Na badanie tomografem w Raciborskim Szpitalu pacjenci z wyznaczonym terminem w styczniu będą musieli jeszcze poczekać. Po sprywatyzowaniu zakładu diagnostyki, który od nowego roku przejęła firma Tomma, wystąpił problem, który aktualnie rozwiązuje NFZ. Od 1 stycznia ku wielkiemu niezadowoleniu pacjentów w lecznicy na Gamowskiej zawieszone są badania na tomograf komputerowy, a to za sprawą odrębnego na tą usługę kontraktu, który od szpitala miała również przejąć firma Tomma, a do tego nie doszło. Wiem, że tam firma Tomma część pacjentów, którzy najbardziej potrzebowali tego badania, wykonuje im te badania, znaczy za własne środki, natomiast był temat przekazania cesji kontraktu cesjom i sprawy były daleko zaawansowane, natomiast mocny napór i skargi, i pomówienia, i nie wiem jak to nazwać, zmasowany atak na Narodowy Fundusz Zdrowia spowodował to, że pan dyrektor podjął decyzję, myślę, że słuszną, że w tej sytuacji po to, żeby się nie narażać na jakieś tam komplikacje i rozpatrywanie tych spraw gdzie indziej, podjął decyzję, że ogłosi postępowanie konkursowe. O powodach zaistniałej sytuacji informuje także Katowicki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który właśnie wczoraj ogłosił konkurs na świadczenie usług tomografem komputerowym, w którym startować mogą firmy nie tylko z powiatu raciborskiego, ale też z Rybnickiego, Wodzisławskiego, z Żor i Jastrzębia Zdroju. Wniosek Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz spółki Tomma w sprawie zgody na cesję kontraktu w zakresie badań tomografii komputerowej z dniem 1 stycznia 2017 wpłynął do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach w dniu 1 grudnia 2016 roku. Ponieważ dostrzegliśmy braki formalne, a musimy tych przestrzegać bardzo skrupulatnie, wystosowaliśmy do szpitala pismo z pełną informacją, na jakich warunkach taka cesja jest dopuszczalna i jakie dokumenty powinny być niezbędnie dołączone do takiego wniosku. 23 grudnia wpłynęło do nas pismo z dokumentami, w tym uchwały Rady Społecznej Szpitala oraz Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania szpitalowi nowego regulaminu organizacyjnego, ale zaistniała bardzo istotna informacja, że szpital z dniem 30 grudnia wykreślił z rejestru podmiotów właśnie pracownie diagnostyczne. Tym samym w automatyczny sposób umowy w tym zakresie wygasły. NFZ podkreśla równocześnie, że wszyscy pacjenci leczeni na oddziałach szpitalnych oraz w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej mają zapewniony bezpłatny dostęp do badań tomografem w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast pacjenci, którzy oczekują na badanie tomografem komputerowym w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zostaną przez nasz oddział poinformowani o możliwości skorzystania z tego świadczenia w innych placówkach, które aktualnie posiadają kontrakt. Oczywiście będzie uwzględnione dotychczasowe oczekiwanie pacjentów w kolejce. Rzecznik dodała również, że ogłoszenie konkursu było koniecznością, ale postarają się go przeprowadzić jak najszybciej, tak aby umowa mogła obowiązywać od 1 marca bieżącego roku.